wyniki są rzeczywiście alarmujące, bo strata zdaje się przekracza tą, którą miał LOT. Dramatem byłaby utrata płynności, rzecz jasna. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, chociaż zmiany legislacyjne, które i regulator, i minister kultury zapowiadał, zdaje się w tym roku miejsca mieć nie będą. Ja zresztą osobiście wątpię, czy będą w ogóle miały miejsce, bo to jest, a pamiętam to dobrze, temat no, wyjątkowo konfliktowy i bardzo zapalny. A tu jeszcze prywatni nadawcy się nie wypowiedzieli w tej sprawie. Wielką zaletą nadawców publicznych zawsze był content, produkcja treści i tutaj były te media bezkonkurencyjne. Gdyby poszły w tą stronę, to przy rewolucji technologicznej, która zwiększa ilość kanałów komunikacji, byłyby wygrane. Wątpię, czy dziś możemy mówić o takiej strategicznej przewadze mediów i nadawców publicznych. Nie tylko konkurencja z mediami prywatnymi, ale także zmiana technologii stawia pod znakiem zapytania sens funkcjonowania, nie wiem, rozgłośni radiowych, regionalnych w składzie, nie wiem, 100 czy 100 kilkudziesięciu pracowników, wielotysięcznych nadawców, ja nie mówię producentów, nadawców telewizyjnych. W czym tkwi problem? Dlaczego tak trudno zreformować polską telewizję? No, to nie jest kłopot, przynajmniej to nie był kłopot za moich czasów. Ja zredukowałem liczbę pracowników o 1/3. Zwolniłem, choć był to bolesny proces, zwolniłem 2000 ludzi. Udało się zwiększyć udziały w rynku. Mieliśmy masę premierowych produkcji. Oczywiście krytyków nigdy i krytyki nigdy nie brakowało, ale no, ja jestem dumny z tego, co osiągnąłem. No i ludzie dobrze wspominają tamten czas. Ludzie, czyli widzowie. A to wydaje mi się najważniejsze. Także wie pan, no, wszystko jak zawsze zależy od ludzi.